Babie lato w powietrzu, czasem słońce, czasem deszcz, wiatr hula między drzewami. Wrzesień, kochani, a to oznacza tylko jedno, czas już na podsumowanie sierpnia. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Sierpień, kochani, był cudownie inspirujący, był przepysznie zaczytany i absolutnie literacki pod każdym względem i takie miesiące, kochani, ja uwielbiam najbardziej. Czas więc podsumować minione tygodnie. Szykujcie się już tradycyjnie na topkę najlepszych z najlepszych, najulubieńszych moich książek sierpnia, na dokładkę to, co tygryski książkowe lubią najbardziej, czyli zdobycze książkowe Book Haul, ale to nie wszystko. Dlatego, że przed Wami podsumowanie inne niż wszystkie do tej pory, a to dlatego, że pojawi się też reading vlog z pierwszego wielkobukowego maratonu czytelniczego. Jak sami widzicie, nie ma czasu do stracenia. I zaczniemy od moich ulubieńców, czyli trzy moje najulubieńsze książki, które przeczytałam w sierpniu. I słuchajcie, bardzo trudno było dokonać tego ostatecznego wyboru, dlatego że w sierpniu przeczytałam moc wspaniałości. Chyba wszystkie książki, które przeczytałam, były absolutnie fenomenalne, dlatego wybór tej topowej trójki, no to było wyzwanie. Wyzwanie wyzwaniem, ale co, ja nie podołam? Oczywiście, że podołam. I słuchajcie, jedną z najwspanialszych książek, jakie czytałam w sierpniu, była Topiel Jakuba Ćwieka. To jest opowieść o pewnym przełomowym lecie, oparta o prawdziwe wydarzenia, o tragiczną powódź z 1997 roku. Czterech dorastających chłopców spędza wakacje w Głuchołazach, by podczas tych kilku dni, tych kilku tragicznych dni, stawić czoła prawdziwej ciemności. I powiem Wam, że to jest najlepsza powieść Jakuba Ćwieka, jaką czytałam do tej pory, najbardziej osobista i także najbardziej realistyczna. A jednocześnie jest to też wspaniała historia o przyspieszonym dorastaniu, bardzo w duchu opowiadań Stephena Kinga. Jeżeli jesteście w ogóle ciekawi Topieli, to zapraszam Was na moją rozmowę z Jakubem Ćwiekiem. Link do tej rozmowy znajdziecie w opisie pod filmem. I słuchajcie, drugim wyjątkowym tytułem jest Sekretne życie pisarzy Guillauma Musso i to jest moje absolutne odkrycie sierpnia. Mamy tutaj niewielką, malowniczą wyspę na Morzu Śródziemnym, pisarza, którego życie owiane jest tajemnicą i oczywiście historię pewnej zbrodni, ale nie tylko. To jest historia na pograniczu kryminału, opowieść o sile opowieści. I powiem Wam, że chciałabym sięgnąć po więcej książek Musso, ale jest pewien problem, dlatego że piszecie i mówicie, że ten pisarz jest bardzo nierówny, no i teraz trochę się boję, bo nie wiem po co sięgnąć. Wrzucajcie swoje polecajki właśnie dotyczące Guillauma Musso, no i w końcu będę musiała wybrać kolejną lekturę pióra właśnie tego autora. A trzecim wyjątkowym tytułem jest N.P. Banany Yoshimoto, to jest skrót od North Point. To jest cudownie melancholijna, poetycka, a jednocześnie po japońsku minimalistyczna opowieść o opowieści, książka o książkach i o ludziach uwikłanych w cudzą wyobraźnię. Jest to historia trójki młodych ludzi i oczywiście historia również pewnego upalnego lata i tego, jak ich rzeczywistość rozmyje się pomiędzy fikcją. Ta powieść zachwyca, przyciąga uwagę i wreszcie daje niesamowitą satysfakcję z lektury. Ja w ogóle książki Yoshimoto Banany znam z czasów nastoletnich. Były dwa tytuły przetłumaczone w Polsce. Ja już wtedy się zachwycałam i dlatego tak się cieszę, że ta autorka znowu wraca na polski rynek. I tak właśnie wygląda moja trójka ulubieńców sierpnia. Dawajcie też znać, jakie Wy fantastyczne książki przeczytaliście właśnie w ostatnich tygodniach i co mi polecacie. A teraz oczywiście to, co tygryski książkowe uwielbiają najbardziej, czyli book haul i zdobycze książkowe. No i mam, jak tutaj widzicie, kilka wyjątkowych tytułów. I zacznę, słuchajcie, od Bez winy Michaela Crameya. Jestem w trakcie lektury, przerwałam ją po naszym maratonie, muszę do niej koniecznie wrócić, dlatego że jest to absolutnie wyjątkowa historia dwójki dzieciaków, osieroconych dzieciaków z przełomu XVIII-XIX wieku, którzy zostają całkowicie sami i sami muszą sobie radzić. Nowa Fundlandia
No i związek brata i siostry, taki trochę z podtekstem, no nietypowy. Będę o tej książce jeszcze na pewno opowiadać, jak ją skończę. To jest proza bardzo mięsista, bardzo intensywna, mocna po prostu. To jest taka mięsista, namacalna powieść. Tego się nie czyta na jeden haps po prostu. I być może tutaj popełniłam błąd właśnie, biorąc tę książkę do naszego maratonu, ale niczego nie żałuję. Kolejną książką, a w zasadzie książeczką, zobaczcie jaka chudzinka malutka, jest Intimations, a Six Essay, czyli 6 esejów Zadie Smith. Słuchajcie, ta książka chyba pojawiła się już w polskim przekładzie na naszym rynku. Szukajcie właśnie tych 6 esejów. Zadie Smith opisuje naszą codzienność, codzienność w zamknięciu podczas lockdownu, początek pandemii. No i szykuje się, czuje pełna takich właśnie intymnych zapisków, lektura, przemyśleń na temat kondycji ludzkiej i w ogóle właśnie takiej innej codzienności. Ja w ogóle uwielbiam Zadie Smith, to jest wyjątkowa pisarka, również zrobiła na mnie ogromne wrażenie właśnie w czasach młodości, tych czasach nastoletnich. Jej Białe Zęby to była jedna z takich przełomowych lektur, serdecznie Wam polecam. No i w ogóle warto poznać właśnie tę autorkę. Kolejnym wyjątkowym tytułem, który upolowałam, jest Summer Water Sary Moss. To jest świeżutka powieść od autorki Muru Duchów, który mnie tak zachwycił w lipcu, a który serdecznie Wam polecam. Z pewnością ta powieść również zostanie u nas przetłumaczona, no i będziemy po nią sięgać również w polskim przekładzie. Ja w sumie nie wiem jeszcze nic o tej książce, ale jak tylko ją zobaczyłam w księgarni internetowej, to stwierdziłam, że no nie ma innej opcji, muszę ją mieć, żeby poznać ją wcześniej. No i zachwycić się może, być może, właśnie oryginalną prozą Sary Moss. I trzecim wyjątkowym tytułem, jaki upolowałam, również w oryginale, jest Legends of the Fall Jima Harrisona. Jeżeli kojarzycie taki film sprzed wielu lat w sumie, z Bradem Pittem, z Anthonym Hopkinsem, zatytułowany Wichry namiętności, taki niefortunny tytuł, to właśnie jest oparty o tę książkę. Ja Wam powiem, że ja uwielbiam ten film, co więcej, mój Kuba też ogromnie go lubi. Tam są wyjątkowe kreacje właśnie Brada Pitta i Anthony'ego Hopkinsa przede wszystkim, ale tam wszyscy są fenomenalni, po prostu tak są dobrani. To jest niesamowita historia pewnego rodu. 4 mężczyzn uwikłanych w życie jednej kobiety. I teraz uwaga! Ja już zaczęłam czytać tę książkę w oryginale, no chyba kilka lat temu na Skrypcie, ale przerwałam jakoś lekturę. Ona jest zupełnie inna od filmu, a w zasadzie tak mi się wydawało, kiedy zaczęłam czytać, więc teraz jestem ogromnie ciekawa i chciałabym skonfrontować właśnie tę ulubioną moją fabułę filmową z pierwowzorem literackim. I wreszcie książki od wydawnictwa 9. Słuchajcie, to są 3 wielkobukowe patronaty i świetne, bezsenne tytuły i zaraz Wam wszystkie je pokażę. Pierwszy z nich, bardzo niepokojący, to Wszystkie grzechy korporacji Somnium, pióra Dawida Kaina. Ale czy na pewno? Słuchajcie, to są opowieści związane właśnie z tytułową korporacją Somnium, z wydarzeniami, niepokojącymi wydarzeniami, niewytłumaczalnymi wydarzeniami, które kręcą się właśnie wokół tej korporacji. I oczywiście mamy tutaj do czynienia z weird fiction, więc można powiedzieć, że konstrukcja świata wygląda w ten sposób, że grunt usuwa nam się spod stóp. W tych historiach niczego po prostu nie można być pewnym, a granice rzeczywistości rozmywają się. Drugi tytuł od wydawnictwa 9 to jest Maska Cthulhu Augusta Derleffa. To jest już legendarna postać, jeżeli chodzi o twórczość H.P. Lovecrafta. Jego wieloletni przyjaciel korespondencyjny, który przez lata kontynuował właśnie dzieło Samotnika z Providence. I nie inaczej jest, kochani, właśnie z 6 opowiadaniami, które znajdziecie w zbiorze Maska Cthulhu. Jedno z tych opowiadań kontynuuje w ogóle myśl samego Lovecrafta i jego pomysł, natomiast kolejne odpowiadają właśnie mitologii wielkich przedwiecznych. I to jest horror kosmiczny, odwołujący się do klasycznego weird fiction sprzed lat. I trzeci tytuł, również nawiązujący do klasyki weird fiction, do klasyki dziwności w literaturze i grozie, to jest Bilet w tamtą stronę Marcina Kowalczyka. Jest to zbiór opowieści, które nawiązują do Stefana Grabińskiego. Niejednokrotnie opowiadałam Wam chociażby o demonie ruchu właśnie tamtego pisarza. Kolej, która wzbudza niepokój, kolej i pęd pociągu,
Kongów i to właśnie ten temat jest jakby podstawą historii Marcina Kowalczyka, ale nie tylko, dlatego że jak to właśnie bywa w weird fiction, ten grunt usuwa się cały czas spod stóp, prawa rządzące rzeczywistością nie są pewne, również się rozmywają i to jest znów tym razem bardziej współczesne weird fiction. I tak to właśnie, kochani, wygląda kilka książek upolowanych w sierpniu. Mam nadzieję, że być może sięgniecie po którąś z nich, no ja bym chciała Wam również o nich opowiedzieć, więc jak będę je czytać, to po kolei Wam o nich opowiem. A teraz, kochani, zapraszam Was na króciutki reading vlog. Pierwszy reading vlog tutaj na kanale z naszego wielkobukowego czytelniczego maratonu, który odbył się 5 września w sobotę. Czytaliśmy razem przez 24 godziny. Kochani, dosłownie już na dniach, już za chwilę moment, w sobotę startuje nasz pierwszy wielkobukowy maraton czytelniczy. Jestem ogromnie podekscytowana i bardzo, bardzo się cieszę na to nasze wspólne zaczytanie. I tak jak już powiedziałam, tak jak zapowiadałam, każdy czyta to, na co tylko ma ochotę, po co tylko chciałby sięgnąć, jakikolwiek gatunek. Czytacie również w taki sposób, jak tylko lubicie, czyli możecie słuchać audiobooków, możecie czytać e-booki, możecie czytać książki papierowe. Czytamy razem 24 godziny i będzie to absolutne szaleństwo. No a ja chciałam Wam pokazać, jakie książki właśnie wybrałam do maratonu. I pierwszą książką, którą wybrałam, jest Żałobnica Roberta Małeckiego. Nie mam jej co prawda w papierze, ale mam ją w audiobooku i w e-booku na Legimi. I właśnie tak mam zamiar ją czytać. To będzie taka lektura nieco uzupełniająca podczas robienia makijażu, podczas robienia obiadu, a to na spacerku, a to podczas haftowania. Właśnie będę słuchać Żałobnicy i mam nadzieję, że mi się spodoba. Jest to podobno świetny dreszczowiec. No i w audiobookowej wersji będzie czytany przez Annę Dereszowską, więc tym bardziej czuję, że to będzie klimatyczna lektura. Drugą książką, jaką wybrałam, są Pustostany Doroty Kotas. Jest to zbiór opowiadań, który został w tym roku nagrodzony Nagrodą Literacką Gdynia. Jestem tej książki ogromnie ciekawa. Są to krótkie teksty, idealne właśnie, żeby zacząć ten maraton. A trzecią książką, którą wybrałam do naszego maratonu, jest Bez winy Michaela Crameya, czyli najnowsza powieść tego wyjątkowego autora, który tak mnie zachwycił kiedyś dostatkiem i nie tylko. To jest jego najnowsza książka, historia o dorastaniu w samotności i w izolacji dwójki dzieci. Chyba mamy tutaj przełom XVIII i XIX wieku. Będzie mocno, będzie brutalnie, znowu Nowa Finlandia, zimno, ocean i szykuje się wspaniała i przejmująca historia. No i mam nadzieję, że uda mi się również tę książkę przeczytać. Jest dość grubaśna, no ale mamy 24 godziny. Ale kochani, to nie wszystko, bo mam dla Was niespodziankę. Niespodzianka! Do naszego maratonu dołącza mój Kuba i on również chciałby Wam pokazać, jakie książki wybrał na te 24 godziny wspólnego zaczytania. Ja to przychodzę trochę brudny, bo akurat lepiej bułki. Tak, Kuba uczy się, słuchajcie, robić bułki i robić pieczywo, więc tak. Jest to... Ale wybrałem sobie dwie książki, które oczywiście już u Olgi były, dlatego że Olga jest takim naszym probierzem książkowym, który posyłamy przodem przez pole minowe literatury, żeby znalazła jakąś ścieżkę. Książkowy pionier. To tak. Ja. I pierwszą książką, którą chcę teraz przeczytać, którą, co ciekawe, jestem pewny, że kiedyś zacząłem czytać, ale jestem na 90% pewny, że nie skończyłem, jest Wyspa doktora Moreau. Klasyka H.G. Wellsa z końcówki XIX wieku, która... Jedna z moich najukochańszych w ogóle powieści grozy i w ogóle jedna z moich najukochańszych powieści. Wyjątkowa i absolutnie ponadczasowa, więc ogromnie się cieszę, że Kuba będzie ją czytał. Która stworzyła jeden z archetypów szalonych naukowców i ogólnie cały podgatunek, można by powiedzieć. Science fiction, grozy i tak dalej. Czytałem Wellsa Wojnę Światów i mimo, że jest to trochę starość, to bardzo mi się podobała. I Wehikuł Czasu, który uważam również za kultowy, więc mam nadzieję, że to również dołączy do tej grupy. I już ją kiedyś czytałem, ale chyba nie zabrnąłem za daleko, więc mam nadzieję, że tym razem przeczytam całość. A drugą książką jest Przełęcz Wiatłowa, czyli powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, wielką tajemnicą, która regularnie pojawia się w popkulturze w różnych miejscach, o grupce studentów, która zimą 1959 roku zaginęła
na Uralu i zginęła. I jestem bardzo ciekaw, jak tutaj autorka pokazuje nam, co się z nimi wydarzyło, ponieważ jest to dość kultowe zdarzenie, które w różnego typu dziwnych kręgach i innych takich jest eksploatowane od... Szeroko omagane. Od dawna, tak naprawdę. Eksploatowane nawet. Tak. Więc mam nadzieję, że to również będzie fajna, pożywna lektura. Są to dwie książki, które Olga już na sobie sprawdziła, przeżyła, podobało się, więc mam nadzieję, że będą jak bułeczki. Ja się ogromnie cieszę, że Kuba do nas dołącza, więc tak to właśnie wygląda. Gdzie są tutaj moje książki i również Wam jeszcze raz pokażemy, czyli ja zaczynam nasz maraton, słuchamy Żałobnicy w audiobooku, bo być może Kuba razem ze mną będzie słuchał, będzie zmuszony słuchać Żałobnicy Roberta Małeckiego. Czytam do tego Pustostany Doroty Kotas, Kuba czyta w tym czasie Przełęcz Diatłowa. A potem sięgnę po Bez winy Michaela Crameya, a Kuba będzie pożerał Wyspę doktora Moreau. No właśnie, słuchajcie, to w ogóle to wydanie jest tak zjawiskowe. To jest zjawiskowe wydanie tej powieści, więc zazdroszczę Kubie, że jeszcze raz będzie czytał. Ja jeszcze kiedyś po nie sięgnę, bo tej powieści nigdy za wiele po prostu. Czyta fragmenty. Znowu. Tak, jeszcze nie mogę doczekać. A potem możemy obejrzeć ekranizację z Marlonem Brando i Valem Kilmerem. Tak. Fenomenalna ekranizacja, chociaż totalnie dzika. Uwielbiam, mimo wszystko. Wracam robić bułki. Kuba wraca robić bułki, a my w takim razie się żegnamy, no i widzimy się na maratonie. Do zobaczenia! Pa, pa. Kowalska! Kowalska, budź się! Już prawie 10:00, zaraz zaczyna się nasz maraton. Dzień dobry, kochani! Co prawda wszyscy jeszcze śpią, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wystartować jeszcze przed Kubą. Jak widzicie, na pierwszy ogień wybrałam Pustostany Doroty Kotas. A co wybraliście Wy? Na szybko, kochani, pierwsze wrażenia z lektury Pustostanów Doroty Kotas. To jest właśnie książka, która zdobyła tegoroczną Nagrodę Literacką Gdynia. Zbiór bardzo melancholijnych, bardzo smutnych, ale dość również surrealistycznych opowiadań, które łapią te małe chwile naszej codzienności. Pięknie zacząć właśnie z taką cichą książką ten dzień, a ja teraz idę się w takim razie ogarnąć i idealną lekturą właśnie ogarniania się łazienkowe będzie Żałobnica, którą będę słuchała w audiobooku. Uwaga, szybki mem na żywo w związku z wielkobukowym maratonem czytelniczym. Już witamy Was teraz, kochani, oficjalnie w naszym maratonie. Kuba do mnie dołączył. No i zaczynamy. Jesteśmy najedzeni po śniadaniu. Ja dalej kontynuuję. Przed drugim śniadaniem. Przed drugim śniadaniem, jak hobbity. Ja kontynuuję, słuchajcie, przygodę z Pustostanami. Mam już nawet jeden oznacznik. A Kuba zaczyna przygodę z... Z Wyspą doktora Moreau. To, więc nic innego na mnie pozostaje, jak czytać. Czasem słońce, czasem deszcz, dlatego dzisiaj jestem w moim Paddingtonie, albo jak inaczej niektórzy nazywacie tę kurtkę, moją kurtką z To, Stephena Kinga. Słuchajcie, skończyłam Pustostany. I to jest tak, mam wrażenie, że to pierwsze wrażenie było nieco mylące. To są mniej melancholijne historie, a raczej jest to zbiór takich codziennych etiud, codziennych epizodów. Tak mniej więcej to widzę. Tak, takie małe, codzienne epizody, dobrane w miarę tematycznie. Każda historia dotyczy jednego tematu i pełna jest przemyśleń. I zaczyna się mniej więcej dość zwyczajnie, żeby przerodzić się z czasem w nieco surrealistyczną perorę, no i zakończyć się dość dziwacznie.
Dorota Kota zdaje taki dość prześmiewczy obraz naszego współczesnego świata, ukazuje go w krzywym zwierciadle. I w ogóle świat pustostanów to są zdezelowane meblościanki, jakieś rudery, ruiny. Tak jak powiedziałam, mamy tutaj starocie, rudery, mamy tutaj przeterminowane jedzenie, tak jakby czas gdzieś poleciał naprzód, ale świat pustostanów zatrzymał się w przeszłości. Dorota Kotas świetnie tutaj, słuchajcie, łączy melancholię z czarnym humorem. Robi to doskonale i wyszło jej to świetnie. I ogromnie się cieszę, że to właśnie ona zdobyła nagrodę literacką Gdynia, dlatego że tutaj w tej prozie nie ma wyimaginowanych bzdur, jest po prostu szczera prawda i świat takim, jakim jest. Trochę w krzywym zwierciadle, ale mimo wszystko. Przejdziemy się, słuchajcie, po ogrodzie, a ja wam w tym czasie przeczytam fragment. W skrócie wszystko polega na tym, żeby nie przesadzać. Kiedy nie robi się już nic imponującego, kiedy zrezygnuje się z fascynującej pracy, ratowania świata, wychowywania dzieci, pisania doktoratu, segregowania śmieci, spełniania marzeń i podejmowania decyzji w związku ze swoją karierą, wystarczy robić absolutne minimum. Postawić sobie cel, wyjść po chleb, a później cały dzień odpoczywać. Albo stawić pranie w południe, najlepiej na długim programie, czekać przez kilka godzin, aż będzie gotowe, a potem je rozwiesić. Ta czynność to nawet dwie rzeczy, więc... To czekajcie, bo... Mimiga. Ta czynność to nawet dwie rzeczy, więc sensu, który się w nim kryje, przeważnie wystarczy na 2 dni albo na 2,5, jeśli się nim oszczędnie gospodaruje. W takim rytmie dobrze jest zrezygnować z rozczarowujących rzeczy i ograniczyć to, co się robi, do czynności najbardziej... Ups... Do czynności najbardziej niezbędnych. Być może z czasem da się osiągnąć poziom, na którym sens pojawi się sam za darmo i nie trzeba będzie się za nim w ogóle rozglądać. Ale ta hipoteza nie skończymy. Ale ta hipoteza nie została jeszcze potwierdzona naukowo. I tak to właśnie mniej więcej wygląda. Pustostany Doroty Kotas. Dostaliście próbkę jej prozy. Jest dość specyficzna, to jest, tak jak powiedziałam, dość specyficzny humor, nieco prześmiewczy, nieco ironiczny, taki z przymrużeniem oka, ale jest to prawdziwa, czysta rzeczywistość. Kuba właśnie robi obiad, a ja, kochani, zaczęłam czytać właśnie Bez winy Michaela Crameya i mogę wam powiedzieć, że już jestem zachwycona, już jestem oczarowana. Niczego w sumie innego po tym twórcy się nie spodziewałam. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle nazwisko Michaela Crameya. To jest nowofunlandzki twórca, którego opowieści, którego książki pełne są tego surowego, zimnego, lodowatego, północnego wiatru, morskiego wiatru właśnie, tej atmosfery północnego wyspiarstwa. Nie inaczej jest właśnie również z powieścią Bez winy. Tutaj mamy historię dwójki osieroconych dzieci, które muszą sobie poradzić same w naprawdę trudnych, to jest mało powiedziane, warunkach. Mamy tutaj przełom XVIII i XIX wieku, więc ta surowość, ta samotność będą, widzę, przebijać się właśnie przez tę powieść. Nie jestem pewna, czy dam radę przeczytać ją całą, dlatego że jest napisana dość charakterystycznym językiem i to nie jest książka na jeden haps, jak ja to mówię. To jest po prostu mięsista, pyszna proza. Zdradzę wam sekret dobrego mema. To powtarzalność. To idealny moment, żebyśmy zerknęli, co wy czytacie. Thank you.
I w ten sposób, kochani, nasz cudownie zaczytany dzień dobiega powoli końca. Zrobiło się już późno, a my niestety jesteśmy już za starzy. To się nie wydarzy. To się nie wydarzy, jesteśmy za starzy. Audiobook się do końca nie wydarzył i ta książka też się do końca druga nie wydarzy. A no, ogólnie... trochę się nie wydarzy, ale wydarzyło się po jednej książce, więc jest całkiem nieźle. No i przesłuchaliśmy część audiobooka, no i ja jestem prawie w połowie bez winy, Krameja. Kuba czyta Przemęcz Dziatłowa i sobie czyta, może jeszcze trochę poczyta, a tak jak mówimy, raczej 24 godzin z tego nie będzie. Po prostu zrobiło się dawno. Przekrwione gały. Przekrwione gały, nie, trzeba odespać, trzeba odespać. To już po 30, kochani, żartów. Czas na CS-a. Żartów, słuchajcie, nie ma. Ale jeszcze raz chcielibyśmy wam z całego serducha podziękować za dzisiejszą zabawę, za dzisiejszy maraton. Dziękujemy. Dziękujemy i życzymy wam pięknej i spokojnej nocy i może uda nam się jeszcze wstać przed 10, ale raczej niekoniecznie, prawda, że możesz powiedzieć, że będzie niekoniecznie, no właśnie widać, może niekoniecznie, więc dobranoc kochani i dziękujemy raz jeszcze, do zobaczenia! Mam nadzieję, że ten króciutki reading vlog wam się podobał, że chcielibyście więcej maratonów i właśnie takich wspomnień z maratonów również. No i oczywiście ja czekam na wasze wrażenia z maratonu i na przeczytane lektury. I od razu słuchajcie, zapowiadam, że 26 września rusza kolejny wielkobukowy maraton i tym razem wszyscy razem czytamy Stephena Kinga. I słuchajcie, nie bać żaby, jeżeli nie wiecie od czego zacząć przygodę ze Stephenem Kingiem albo nie macie pomysłu, po którą książkę sięgnąć, to ja wam na dniach już przyjdę z pomocą. Tutaj na kanale pojawi się filmik specjalny i oczywiście również wpis na blogu. Dajcie mi koniecznie znać, jak wam minął sierpień, no i jak się zaczynają dla was te pierwsze tygodnie września. Życzę wam pięknego początku jesieni, a w zasadzie jeszcze cudnego babiego lata, no i my widzimy się oczywiście niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to koniecznie obejrzyjcie, co czytają w serialu Przyjaciele, czyli książki, które pojawiły się w kultowym i uwielbianym serialu Przyjaciele właśnie. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!